Witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Chasera. Dzisiaj zrobiłem taką małą specjalną, żebyście niby myśleli, że znowu nie będzie dźwięku. No ale po prostu, cóż, jak to się stało, że nie było mojego dźwięku? Otóż mój młodszy brat, tak, mam młodszego brata, sobie coś ogląda na YouTube, jakieś tam pierdoły, przez co nie czasami muszę usuwać jakieś tam wybrane dla mnie, jakieś tam pierdoły totalne. Bawił się takim suwakiem. Po prostu mam taki jakby mały kontroler, gdzie mogę sobie głośno ściszać i wyłączać albo włączać mikrofon. No i chyba podczas oglądania sobie tym się bawił. O Jezu, mam dużo życia, nagle. Dobra, tylko quick save'a. Tutaj jeden z moich chyba zginął. Jesteś przeciwnikiem? Nie. Dobra. Ty nie jesteś przeciwnikiem. Dobra, muszę jakoś uważać teraz. No i co no? Młodszy braciszek się bawił. I ja tego nie zauważyłem. Myślałem, że ciągle mikrofon jest włączony. Ale po prostu po sesji nagraniowej włączyłem sobie tak z ciekawości zobaczyć, jak odcinek wygląda, i tak patrzę. Przewinąłem jeden moment. Wybrałem jakiś tam osobny odcinek i przewinąłem do jakiegoś momentu. Ja tak sobie spojrzałem i jest taki zdziwiony, czemu nie ma dźwięku. A się po prostu okazało, że nie ma dźwięku. Mikrofon był wyłączony. Myślałem, że mnie szrak trafi. A ten dostał padaczki przez chwilę. No ja sam będę to powtarzać. Bo ja za bardzo wybiegam. Dobra. Ten dał pancerz, muszę uważać, jak się chodzi. Przy okazji kot przyszedł i tepcze mi tu po klawiaturze. A co? Dobrze, żeby spację celowała, nie. Te skoki są piękne. Poza tym to... trochę odcinek będzie mało tych odcinków, no bo po prostu trochę spraw miałem na mieście. Takich tam prywatnych. Więc niestety, no. I o dziwo, jak ja nagrywam tą grę, to coraz bardziej mi się podoba, muszę przyznać. Poza tym znalazła się jedna osoba, której jej się to też podoba. Tak, bo w sumie to z tą grą była taka sytuacja, że gra została wydana w 2003 roku, jak tam kiedyś wspomniałem. I posiada silnik Croak NT. Nie wiem, co to za silnik, pierwszy raz go słyszę. I tak, gra w 2003 była, potem zniknęła, w takim sensie, że już nie była chyba sprzedawana. I dopiero w 2011 została wydana w formie cyfrowej na Steama i na Gogu. Jakby ktoś był ciekawy. Po prostu gra po już latach znowu wróciła do sprzedaży. Może być trochę trudna nawet, jak widzicie, do poziom normalny w końcu. Poza tym ten silnik jest... kurde, co tutaj jeszcze są? Fuck, zapiszę tu. Kurde, padam. Dobra. Z jednej strony, z kolejnej strony, ile ich tu? No niestety będę musiał jakoś uważać teraz. Mam w takim miejscu zapis. Dobra, chyba już zabiłem tamtego. Nie będę się tu respawnować, bo w końcu mamy przeżyć szturm. Więc to zrobimy, przeżyjemy. Dobra. Został chyba tutaj dwóch. No. Kurczę, używamy czwórki. Też poużywamy. W sumie i tak mało w formacie ma amunicji. Poza tym nie. Aha. Chyba weźmy od razu M4. Nie, lepiej już przeładujmy. I bardzo was przepraszam.
Miałem ważny telefon, więc bardzo was przepraszam, że niestety to tak się nagrało. Nawet nie chciałem tego przerywać. Kurde, bym zabił swojego. Zaraz, jeden gościu powiedział headshot? Okej. Widzę, że nie tylko... Raczej nie muszą krzyczeć headshot. Coraz mam mało życia. Dobra, zrobiłem quick save'a. Już chyba, że odchodzę. Dobra, gdzieś chyba tam jest. Nie, tam nie widzę nikogo. Tu jest, to jest pewne. Dobra, muszę patrzeć, gdzie NPC jeszcze. Znaczy, nie NPC, tylko wiecie, pomocnik. Jak on miał? Kabil. A, Kabil Ahmed to był. O, patrzcie, jak się chowa. Zamiast mi pomagać. Ahmed, nie masz żadnych kontaktów? Wiecie, ale chyba takie tam sprawy. To było zbyt rasistowskie, no nie? Ha, co teraz? O, quick save? Bezpieczeństwo? W sumie fajnie mają ciężarówkę, muszę przyznać. Tutaj coś niej wycieka. Benzyna bodajże. Niezły transportowiec, muszę przyznać. Wcale nie wygląda jak ten sowiecki. Dobra. Się dałem zabić. Ale czyli gdzieś tam jest jeden. Tam jesteś. Dobra. Ale tam jest ich dwóch. Dobra, przeżyję jeden strzał. Kurde, nikogo nie... Ani razu nie trafiłem w niego? What? I bardzo was przepraszam, jeśli słyszycie kota mi tutaj. Super! Zginąłem przy kolejnym zadaniu. Niestety. Gdzie mogę zastrzelić? Dobra, przechodzimy. Dobra. Dobra, kolejny leży. Kolejny szybki zapis. Padasz w końcu? I tutaj stoi jeden. A, tutaj już kolejni przyszli. Mam bronić... ciężarówki. Może bym powiedział szafki. Ciężarówki mam bronić. Przed ludźmi... Brata? Kabila? Czy jak on tam miał? Uciekać od razu. Shit, ich trochę tu jest. A nie chcę sobie poziomu zmniejszać. Bo w sumie to fajnie się tą gra, jak jest poziom umany. No niestety ja mam głupie doświadczenie gier typu Call of Duty. Więc biegam jak głupek. Czasami. No i teraz sobie nie przeżyję tam tego ataku. Przodujmy. No no. Bezpieczeństwo wywalisz, wybić sobie szyby. Żeby widział przeciwników. I trochę dłużej pobędzie na tym zwolnieniu, bo przynajmniej łatwiej mogę ich zabić. O, ja to. O,
toczkę gdzieś znalazłem. To niewiele mi pomogła, ale przynajmniej zawsze coś, no nie? Kurczę, oni są twardzi nawet. A. Fuck. God damn it, son. No bo najpierw muszę wykorzystać całą tą adrenalinę tutaj. Potem tu wyszczemy parę pocisków. Przedujemy sobie szybko. Bez zwolnienia teraz to. Myślę, że może sobie poklikać. No niestety jestem w kiepskiej sytuacji, bym powiedział. Więc... Ajajajaj, dobra. Mam głupi sposób. Zawsze coś, no nie? Pobawiłem się granatnikiem. A nie, no te granaty trafiają tam, gdzie ja chcę. Bezpieczeństwa zapis. Fajnie, że oni giną, a nie jak tam ci żołnierze Yakuza, że tak powiem. Pamiętacie tych wielkich, ciężkich pancerzy? To był głupi pomysł, żeby szarżować na nich. Ha, pięknie dostał. To był piękny strzał. Wydaje się, że się spuduje. Co? Padaj. Jezu, ile ich tu jest? Nie chcę wiedzieć, czy brat tego Kabira zapłacił im. A to musiała być naprawdę niezła kwota, że aż się tu na nas rzuciło. Dobra, do bezpieczeństwa kolejny zapis. Dobra, ktoś jeszcze jest? Za mną ktoś jeszcze był, więc głupio biegłem. Jezu, jak tam biegnie. Kurde, no. No to będzie chyba dość długa chyba sekwencja strzelania. Tak. Mnie cieszy to, że ich strzał z granatnika naprawdę zabija. Fuck. Szybko apteczki weźmy. Przeładujmy. Zapis. Gdzie? Kogoś tam słyszałem. Au! Chyba mnie, mój własny mi postrzelił. Robię! I jak będzie przychodzić? Dobra, ja potrzebuję amunicji. Jeśli się nie obejrzysz, to jej pozbieram. Ha. Nadal mam bronić? W sumie fajnie, że tylko jeden przeżył pomocnik Kabira, który wygląda trochę jak rusak, bym powiedział. Taki napakowany. Gościu trochę. Co to jest? Impact? Wow! Zapomniałem, że to jest noktowizja zamiast ataki. Uf. What? To było ciekawe.
Taki zanik. Myślałem, że to fraki mają wylecieć, a to gościu po prostu zniknął! Co jest? Ło, ile ich was? Co to jest, ostateczny szturm? Raz standing man? No, nie przejmujcie się mną, nie? Jej, wykonane zadanie! Parę razy ginąć, ale wykonane zadanie mam. O, przeładował! Animacja przeładowania tutaj jest, to nieźle. Znaczy, wiadomo, że są animacje przeładowania, ale czasami w niektórych grach jest... Znaczy, w starszych grach było tak, że postać nie pokazywała tych ruchów. Znaczy, nie jestem pewien, ale chyba był jakiś gry, co nie pokazywały. We did not find Halid. When he realized he could not win here, he probably turned tail and ran. Ah, yes, that would be just like him. I must say, I am actually pleased that it has worked out this way. I very much dislike attending family funerals. Well, what are you waiting for? Load up the boxes so we may finally make our departure. Welcome aboard. Ale to nie będzie wam trochę przeszkadzać, że ciężarówka wam trochę płonie. Ale tutaj powinno być pokazany model ciężarówki, jak jedzie, ale to szczegół. Gra chyba nie jest kompatybilna na Windows 10. Muszę sobie przypomnieć, jaka była kompatybilna. O, teraz ciężarówka nie płonie. Jej, znaczy nie dymi. Poza tym, co chciałem jeszcze powiedzieć, zanim się akcja dalej roztoczy. No bo teraz w sumie będziemy mieli kolejną sekwencję strzelania, a nie, na razie nie będziemy musieli bronić. Tylko będziemy się bić o latarnię morską, o ja dobrze sobie przypominam, bo powoli sobie grę przypominam, czyli tak. Teraz będzie akcja, że mamy przejąć... Wow! Co sobie nóg nie połamałeś? Mamy się zająć ten. Beating in the waterworks, the remnants of the raiders withdrew here. There's no way to get through. Do you see that old lighthouse? From there, you and your sniper rifle will make sure that we pass without problems. When we get through, you'll join us, taking the wet road. Yeah? The wet road is the fastest way to get from the lighthouse to the docks. My people frequently use it if they want to get to the docks unobserved. It leads through the ship's cemetery. There are small radio beacons at the bottom that react to a specific frequency. How will I find the first one? My people use a torpedo, which has a beacon detector. You will find it at the rear entrance to the lighthouse. Okay, I'll go for it. Expect my signal. Dobra, mogę rozmawiać. I tak, doszło nam parę nowych broni. Jakim pierwszym naszym nową bronią jest granatnik, gdzie możemy ustawić, że ma wybuchać przy kontakcie, czyli przy, po prostu jak uderzy w ziemię, albo czy ma być czasowy. A kolejną spróbą jaką jest, to jest ten karabinek. Możemy ustawić mu semi-auto albo auto. No ten karabinek częściej używałem tutaj, no bo w sumie gangsterzy będą ten nosić tą broń. I tak, chciałem coś powiedzieć, to... Na YouTube znalazłem jeden filmik, gdzie facet pokazuje, jak uruchomić Gears of War 1 na Windows 10. No chociaż tak, wiem, że jest edycja ta Ultimate Edition. Dobra, jednego gościa mniej. Wiem, że na Windows jest Ultimate Edition i tak, mam ją, niestety. Tylko cóż, gra była bardziej przemyślana na Xboxa One. Po prostu nie pomyśleli twórcy nad lepszą optymalizacją gry. Dobra. A, natrafiłem go. Fuck, a ten go się coraz bliżej. Fuck! Zmusiłeś mnie do tego. A daj na co się przydała. Przydatem przy takich cennych strzałach. Dobra. Mogę iść po apteczkę. Teraz mogę przyznać. Wyciągnijmy ten karabinek. Nawet nie wiem jak się ta broń nazywa.
W rzeczywistości chyba jakaś taka by była. Z tego co kojarzę, tylko nie wiem jak się nazywa. Nie pojawia się nazwa jak wyciągamy broni. Broń. A, tu jest. To jest Beta M12. Czy mi się wydawało, czy ktoś do mnie strzelał teraz? Chyba nie. No nie, strzelał. Dość śmieszny na dźwięk strzału. No jest chyba cenniejsza niż ten Ingram, więc z tego będę korzystał. Poza tym tutaj te zbiry, że tak ujmę, no to są chyba pewnie rajdejsi znowu, albo jakieś inna cholera. Używają tej broni. Gdzie by iść? Chyba pójdziemy tam, gdzie ten gościu tutaj mi wyskoczył. Czemu nie? Dobra, mamy iść tu, czyli też tu będzie dużo przeciwników. Gdzieś za mną jest jeden. No. Cóż, teraz nie mają szans z tą... Coś chyba nie potrafią przeciwnicy strzelać z tej broni. Jak widzicie, nie mają cela. Albo wszyscy są spici, no. Może to są piraci? A, wie. Wiecie. Rum musieli pić. Gdzie jest rum? Dobra, gdzie by tu iść? Chyba muszę iść... Tam gdzie ten gościu do mnie strzela z pistoletu. I trafił mnie. No i tak, oczywiście broń używa amunicji 9-19? Do tej spróby? Nawet nie wiem. Jeśli ktoś potrafi, to niech mi powie. What the hell, man? Ja jestem. Gdzieś ja wpadłem. I bardzo was przepraszam,